Siema, jestem Trzeci, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z PC Simulator X, a słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening, jak widzicie tutaj, jajek z jesiennego update'u w PC Simulator X, także słuchajcie, dzisiaj właśnie zrobię sobie taki opening, tam oczywiście jeszcze mamy tutaj nieco lepsze jajko, więc sobie to jajko również na pewno pootwieram, tutaj jak widzicie, mamy do trafienia różne hiuże, także tutaj sobie zrobię opening tych wszystkich jajek, a więc słuchajcie, na samym starcie zostawcie oczywiście suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem, no a ja już tutaj oczywiście zaczynam robić opening. A więc na początek wypadałoby odpalić jakieś boosty, więc ogólnie mam różne boosty już odpalone, ale tutaj jeszcze nie mam tego boosta, także ultra lucky sobie włączam. No i myślę, że teraz możemy sobie zacząć opening, więc najpierw będę tutaj zaczynał otwierać te tańsze jajka, a później sobie przejdę do tych najdroższych, czyli do tych, które są tam dalej po prawo, które tam wam pokazałem wcześniej, o właśnie w tamtym miejscu tam dalej. Więc na początku mamy tutaj jakąś legendę złotą, więc w sumie to ciekawe, że mamy tutaj złotą legendę. Tutaj mamy teraz tą z tego samego peta, tylko że w zwykłej wersji. I co ciekawe, to nie jest najgorszy pet do trafienia, więc na razie nie jest jakoś najgorzej. Zobaczymy, jak to będzie tutaj szło. Dobra, mamy teraz epika, więc tutaj naprawdę całkiem fajnie to idzie. Okej, dobra. Tutaj dosyć sporo dzisiaj sobie tych wszystkich diamentów wydam. I ogólnie to myślę, że tych jajek, które są po prawo, akurat tutaj, czyli te żołędzie złote, no myślę, że tego nie ma co otwierać, ponieważ to jest tak naprawdę to samo, tylko że złote. A tak naprawdę, jak widzicie, złote pety też mi często lecą tutaj z tego zwykłego jajka. Więc sobie na razie będę otwierał te jajka, a później sobie przejdę po prostu od razu do tych, słuchajcie, najdroższych. I dopiero tam będzie naprawdę mocno, ponieważ tam można trafić aż kilka huge'y. Jak widzicie, w tym jajku też można trafić huge'a, ale jednak w tamtym jajku droższym no szansa powinna być większa. I chyba jest większa szansa, tak mi się wydaje. Zresztą za chwilę to zobaczymy. A teraz sobie tutaj otwieramy, no i tutaj w sumie tak naprawdę już trafiłem, słuchajcie, wszystkie pety, które są możliwe do trafienia w tym jajku. Więc dobra, myślę, że sobie jakieś kilka jajek otworzę i myślę, że możemy sobie przejść od razu do tamtego droższego. Dobra, mamy tutaj epika. Dobra, twórzmy sobie, słuchajcie, może ostatnie to jajko i przechodzimy sobie, słuchajcie, do tych droższych, ponieważ tutaj te jajka... O, mamy tutaj znowu złotą legendę, więc bardzo fajnie. No i teraz, słuchajcie, przechodzę sobie do tych najdroższych jajek, ponieważ to będzie dopiero najciekawsze. I tutaj, gdzie mamy 10 razy huge szans, także tutaj, no może być ciekawe, gdzie mamy jajko za 80 tysięcy właśnie gemów, więc tutaj może być naprawdę coś bardzo ciekawego. Dzisiaj mamy tutaj dwa huge do trafienia z tego jajka, więc zobaczmy, co tutaj uda mi się trafić. Mamy tutaj znowu tego samego peta i z tego, co widzę, to w tym jajku mamy te same pety, co w tamtym, więc troszeczkę słabo. Aha, czyli po prostu, słuchajcie, to jest to samo jajko. To jest to samo jajko, tylko że teraz zauważę, że to jest to samo jajko, tylko że jest dodany jeszcze ten pomarańczowy balloon cut. I tutaj mamy tutaj teraz mythicala, którego jeszcze nie miałem, słuchajcie, więc mega fajny traf, bo to... W sumie nie jestem pewien, czy w tamtym jajku też można było, bo akurat na tego peta nie zwróciłem uwagi, ale nie, chyba akurat tego peta nie było w tamtym jajku poprzednim. Także dobra, fajnie, bo mamy tutaj już mythicala, więc bardzo fajnie. Dobra, otwieramy sobie dalej i tutaj powiem wam, że naprawdę to jajko jest dosyć drogie, ponieważ 80 tysięcy gemów kosztuje jedno to jajko, a ja tych jajek tutaj dzisiaj otwieram, no, pełno. Także tutaj dosyć sporo sobie tych gemów wydam, więc dobra, ciemy sobie tutaj, no i fajnie byłoby trafić tego huge'a. Bo tutaj po lewej stronie, jak wam pokazywałem na tej tabliczce, mamy pokazane, znaczy w sumie napisane, że jest 10 razy szansa na huge'a. Nie wiem dokładnie, co to oznacza, ale na pewno oznacza to, że jest ta szansa, tak mi się wydaje, że to oznacza, że po prostu ta szansa jest 10 razy większa. Bardzo możliwe, że chodzi w tym o to, że ta szansa na huge'a, bo oczywiście tego samego huge'a można trafić w tamtym jajku, które otwierałem wcześniej, ale wydaje mi się, że tu chodzi o to, że szansa na tego samego huge'a w tym jajku jest 10 razy większa. Zapewne ta szansa i tak jest jakaś mała. No ale tego do końca tak naprawdę, no nie wiadomo, jaka jest ta szansa, więc tutaj jakbym trafił jakiegoś huge'a, no to byłoby to coś naprawdę mega, mega mocnego. Więc cały czas sobie to oczywiście otwieram, na razie jak widzicie, no żadnego huge'a nie mamy. Najciekawszym trafem jest do tej pory ten jeden mythical, więc w sumie fajnie, że uda mi się trafić mythicala. I ogólnie jak widzicie, w sumie mam chyba w takim razie już trafione wszystkie pety z tego, bo to jest ogólnie właśnie taki jesienny event, bo te jajka na pewno znikną za jakiś czas, no bo to jest tylko właśnie, to są takie jajka eventowe tylko, więc ogólnie to mam już wszystkie pety z tego eventu oprócz huge'y, więc no dosyć fajnie, że mam tutaj tak naprawdę już wszystko oprócz huge'y, czyli no oprócz rzeczy, które są mega trudne do trafienia, ale zobaczymy, może do takiego huge'a uda się jeszcze za chwilę trafić, także ja tutaj cały czas oczywiście robię sobie opening, cały czas tutaj wydaję gemy.
No naprawdę tych gemów dosyć dużo na to idzie. Dobra, okej, tutaj widzicie, lecimy sobie dalej z kolejnym tutaj tak naprawdę żołędziem. Bo niby to są jajka, ale tak naprawdę no żołędzie, ale no jednak to są niby jajka. Także dobra, mamy tutaj znowu jeża, okej, dobra. Lecimy sobie dalej, proszę bardzo. Zobaczmy co będzie. Teraz mamy tutaj teraz tego kotka, epika, dobra. No fajnie byłoby chociaż trafić jeszcze jakieś, chociaż kilka mitykali. To by było naprawdę bardzo fajnie. Także zobaczymy, otwieram sobie tutaj oczywiście to cały czas. No i zobaczmy ile tutaj tego, znaczy co tutaj nam wypadnie i ile tutaj tych mitykali będzie na koniec. Bo na razie był jeden, więc no na razie nie jest jakoś najlepiej. Mogłoby być zdecydowanie lepiej. Więc ja sobie tutaj cały czas oczywiście gemy wydaję. No i dobra, zobaczmy. Znowu mamy tego jeża. No ten jeż zdecydowanie wypada najczęściej, chociaż w sumie ten kotek, nie no, mi się wydaje, że ogólnie ten jeż wypada nawet częściej niż ten kot. No, zdecydowanie częściej, ale to pewnie dlatego, a nawet na pewno, dlatego, że mam po prostu odpalone boosty i mam zwiększone szczęście, więc jak widzicie, ta legenda mi wypada tutaj najczęściej. Szkoda, że właśnie te mitykale, no tak słabo mi dosyć wypadają, bo dopiero był jeden. No ale fajnie, że chociaż udało mi się na razie trafić jednego, ale zobaczymy, bo wiecie, może na razie jest tak nie najlepiej, a zaraz może wypadnie jakiś huge. I to by było naprawdę mega, ale to mega mocne. Także ja sobie tutaj cały czas te gemy wydaję. Naprawdę bardzo dużo ich tutaj dzisiaj wydaję na te wszystkie jajka. Także dobra, lecimy sobie dalej. No i uwaga, mamy tutaj teraz złotego tego kota. Okej, dobra. Zobaczmy, co my będziemy mieli tutaj dalej. I znowu mamy tego samego kota. No fajnie byłoby trafić tutaj jakiegoś mitykala. Okej, lecimy sobie dalej, proszę bardzo, cyk. Mamy tutaj teraz znowu oczywiście jeża. Dobra, lecimy sobie dalej, proszę bardzo. Uwaga, mamy tutaj znowu jeża, tylko że tym razem złotego. Dobra, lecimy sobie dalej. Naprawdę, no tych gemów tutaj idzie mega dużo. Dobra, lecimy sobie tutaj z kolejnym oczywiście jajkiem. Okej, proszę bardzo. Zobaczmy co tutaj teraz będzie. I mamy tutaj, no znowu jeża. No szkoda, że mitykal był dopiero tylko jeden. Ale zobaczmy, może teraz. No nie, mamy znowu tutaj tego jeża. I słuchajcie, ja bym w ogóle na chwilę się cofnął i zobaczył, czy tam, w tym jajku tutaj, mam wszystkie pety. Tak, mam są wszystkie pety, czyli słuchajcie, okej, dobra, czyli tutaj też jest do trafienia ten mitykal, słuchajcie. Czyli tutaj też jest do trafienia ten mitykal. Dobra, czyli tutaj są tak naprawdę, czyli dobrze mówię wcześniej, tutaj są te same pety, tylko że jest dodany jeszcze ten pomarańczowy huge balloon cut. Także dobra, otwieramy sobie dalej. Myślę, że tutaj jakieś kilka sobie tych jajek otworzę. Już otworzyłem ich w ogóle tutaj łącznie, tych wszystkich jajek ponad 50. Także dobra, otwieram sobie, jeszcze tutaj sobie kilka otworzę. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejne tutaj jajko. Teraz mamy tutaj tego kota epika. Dobra, okej, lecimy sobie dalej. Kolejne gemy wydaję. No i uwaga, mamy tutaj znowu tego kota. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Oczywiście kolejne tutaj jajko. No i znowu mamy kota. Teraz mamy taką pasę kotów, bo kilka kotów pod rząd mi tutaj wypadło. Ale jak widzicie, teraz mamy znowu jeża, także wracamy tutaj do trafiania jeża. No i dobra, uwaga, zobaczmy, kolejne jajko i znowu jeż. Także tutaj, no dobra, lecimy sobie dalej. No i proszę, żeby chociaż tutaj wypadł jeszcze jakiś mitykal, bo na razie no no był tylko jeden. Ale przynajmniej fajnie, że chociaż jednego mi się udało trafić. Także teraz otwieram już jajko, słuchajcie, numer 60. Także 60 jajko otworzone. No i słuchajcie, ja już naprawdę tych jajek sobie tutaj otworzyłem naprawdę, jak widzicie, no dużo. Dużo tych gemów zostało, nawet bardzo dużo tych gemów zostało wydane. Także słuchajcie, no myślę, że w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Trafiłem sobie tutaj, słuchajcie, wszystkie pety z tego eventu oprócz huge'y. Także no myślę, że ten opening był nawet ok, nie było najgorzej, ale no wiadomo, mogło być lepiej. Ale i tak mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz suba dzwonkę na moim kanale. No a ja już nie przedłużam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!